Podcast King przedstawia Piotr Zychowicz, Wołyń zdradzony Ludobójczej decyzji nie podjął Stepan Bandera, który wówczas siedział w niemieckim obozie koncentracyjnym. Ale działacz banderowski, którego nazwisko zapewne nie jest znane większości Polaków. Mowa o szefie wołyńskich struktur OUN, Dmytrze Klaczkiwskim, Kłymie Sawurze. To właśnie on postanowił wywołać na Wołyniu ukraińskie powstanie, którego deklarowanym celem miała być walka z Niemcami i sowiecką partyzantką, a rzeczywistym celem głównym eksterminacja Polaków. Z czasem zastosowane przez Kłyma-Sawura metody ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej zaaprobowali Roman Szuchewicz i prowot OUN. Wprowadzono je również na terenie Galicji. Wbrew teoriom części współczesnych ukraińskich badaczy, ludobójcze mordy na polskiej ludności wołynia nie były spontanicznym buntem chłopskim przeciwko polskim panom. Była to zaplanowana z zimną krwią operacja eksterminacyjna. Wołyńskie kierownictwo OUN wciągnęło w nią zwykłych, uzbrojonych w siekiery i widły ukraińskich chłopów właśnie po to, aby przeprowadzić swoją zbrodniczą akcję pod kamuflażem samorzutnej ludowej rebelii i dzięki temu nie ponieść za nią odpowiedzialności. Decyzja ta bez wątpienia została podjęta pod olbrzymim wrażeniem, jakie na banderowcach wywołał Holokaust – Niemcy pokazali ukraińskim szowinistom, że to, co jeszcze niedawno wydawało się niewyobrażalne, można zrealizować. Mowa o całkowitym wyniszczeniu wrogiej społeczności, wymordowaniu wszystkich jej członków mężczyzn, kobiet i dzieci. Na Wołyniu Holokaust w dużej mierze został dokonany rękami stworzonej przez Niemców ukraińskiej policji pomocniczej. To jej funkcjonariusze urządzali obławy, pacyfikowali getta i naciskali na spust podczas masowych rozstrzeliwań. Rozsiane po całym wołyniu posterunki Hilfs policaj znalazły się zaś pod nieformalnym zwierzchnictwem OUN. Banderowcom udało się je zinfiltrować i z czasem przejąć nad nimi kontrolę. W marcu 1943 roku, na rozkaz kierownictwa OUN, kilka tysięcy policjantów w mundurach i z bronią w ręku uciekło do wołyńskich lasów. Wydarzenie to stało się sygnałem do rozpoczęcia powstania narodowego. Dobrze uzbrojeni i wyszkoleni dezerterzy z formacji policyjnych stali się rdzeniem oddziałów partyzanckich. Utworzonej w październiku 1942 roku Ukraińskiej Powstańczej Armii. Byli to ludzie zdemoralizowani do szpiku kości, którzy dopiero co wzięli udział w masowym ludobójstwie. Zabicie bezbronnego cywila nie stanowiło dla nich najmniejszego problemu. Dla Polaków z Wołynia wybiła sądna godzina. Niewysłuchane ostrzeżenia. Inteligencja to między innymi sztuka przewidywania. Biada narodom, którym brakuje inteligentnych przywódców. Stwierdzenie to niestety idealnie pasuje do sytuacji Polski podczas II wojny światowej. Czy zauważyliście Państwo tę prawidłowość, cokolwiek złego by się wydarzyło, nasi przywódcy byli tym zaskoczeni. Marszałka Edwarda śmigłego Rydza zaskoczyło to, że w 1939 roku niemiecka armia dysponowała miażdżącą przewagą i z łatwością pobiła wojsko polskie. Jemu wydawało się bowiem, że dwa tygodnie po rozpoczęciu działań wojennych polscy kawalerzyści będą poić konie w łabie, a on na Unter den Linden będzie odbierać paradę zwycięstwa. Raporty wywiadowcze ostrzegające przed niemiecką potęgą i technicznym zaawansowaniem Wehrmachtu śmigły ryc wyrzucał do kosza. Ministra spraw zagranicznych Józefa Beka zaskoczyło to, że 17 września 1939 roku bolszewicy zadali Polsce cios w plecy. Szef polskiej dyplomacji do końca był przekonany, że bolszewizm i narodowy socjalizm są systemami tak ze sobą sprzecznymi, że jakiekolwiek porozumienie między nimi jest niemożliwe. Raporty dyplomatyczne ostrzegające przed materializującą się groźbą porozumienia między Hitlerem a Stalinem Józef Beck ignorował. Prezydenta Ignacego Mościckiego zaskoczyło to, że Brytyjczycy i Francuzi w 1939 roku nie kiwnęli w naszej obronie palcem. Generała Władysława Sikorskiego zaskoczyło to, że Niemcy w 1940 roku bez jednego strzału weszli do Paryża. Generała Tadeusza Bora Komorowskiego zaskoczyło to, że w reakcji na wybuch powstania warszawskiego, jednostki SS dokonały masowych zbrodni na ludności cywilnej, a dobry wujaszek Stalin nie pośpieszył walczącej stolicy na ratunek. Dowódcę wileńskiej Armii Krajowej, podpułkownika Aleksandra Wilka Krzyżanowskiego zaskoczyło to, że NKWD rozbroiło jego żołnierzy. Po tym, gdy podczas operacji Ostra Brama lekkomyślnie ujawnili się przed bolszewikami. Premiera Stanisława Mikołajczyka zaskoczyło zaś to, że jego ukochany Winston Churchill sprzedał Polskę bolszewikom. Podobne przykłady wymieniać by można długo. Nasze tragiczne dzieje w nie obfitują. Któż to mógł przewidzieć? Tłumaczyli się, załamując ręce, po każdej z klęsk. Nasi mężowie stanu? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Mógł to przewidzieć każdy przytomny, twardo stąpający po ziemi człowiek. Wystarczyło tylko odrzucić urzędowy optymizm i mieć odwagę spojrzeć w oczy faktom. Ludzi, którzy to potrafili, było w Polsce wielu. Zainteresowanych tym tematem odsyłam do moich trzech poprzednich książek dotyczących II wojny światowej: Paktu Ribbentrop-Beck, Obłędu 44 i opcji niemieckiej. Kolejne ostrzeżenia i apele tych odważnych publicystów, polityków i oficerów były konsekwentnie ignorowane i odrzucane przez władze. Ich autorów oskarżano o czarnowictwo i podważanie morale. Przywódcy nasi woleli się karmić i przy okazji karmili tym cały naród pobożnymi życzeniami i złudzeniami. W efekcie, zamiast prowadzić politykę realną, prowadzili politykę fantastyczną, całkowicie oderwaną od realiów. Kończyło się to zawsze tak samo: wielkim rozczarowaniem, wielkim rozlewem krwi i jeszcze większym zaskoczeniem, a na koniec apokaliptyczną klęską i przegraniem wojny. Nie inaczej było z ludobójstwem na wołyniu. Jaka była reakcja polskiego państwa podziemnego na to przerażające wydarzenie? Tak, nie trudno było zgadnąć. Nasi przywódcy byli zaskoczeni. Ani komenda główna AK, ani rząd w Londynie nie przewidziały, że UPA przeprowadzi szeroko zakrojoną czystkę etniczną, wymierzoną w polską ludność ziem południowo-wschodnich. A wystarczyło przecież zebrać do kupy fakty opisane w poprzedniej części tej książki. Ktoś mógłby powiedzieć, że wszystkie kolejne epizody narastającego krwawego konfliktu polsko-ukraińskiego wcale nie musiały oznaczać, że Ukraińcy dokonają na Wołyniu ludobójstwa swoich polskich sąsiadów. Że czegoś tak przerażającego nikt nie mógł sobie wyobrazić. Nie zgadzam się z tym. W epoce wielkiego terroru, Katynia i Holokaustu można było sobie wyobrazić wszystko. Zresztą, mało przewidującym przywódcom polskiego państwa podziemnego, z pomocą przyszli członkowie konspiracji niższego szczebla. Do komendy głównej AK napłynął szereg alarmujących meldunków, których autorzy ostrzegali o czarnych, burzowych chmurach zbierających się nad Polakami na Wołyniu. Już w październiku 1942 roku w jednym z raportów z Wołynia pisano o brutalnym stosunku do Polaków skrajnych radykalnych elementów nacjonalizmu ukraińskiego. Informowano o aktach przemocy ze strony ukraińskich policjantów na niemieckiej służbie i o antypolskich wybrykach nacjonalistów, o punktowych uderzeniach w przedstawicieli polskich elit morderstwach dokonywanych na księżach urzędnikach i działaczach społecznych a także o tym że banderowcy szykują się do masowej krwawej rozprawy z polską ludnością cywilną dowodu na to dostarczył między innymi cichociemny podporucznik lech Łada żagiew na przełomie 1942 i 1943 roku Temu bohaterskiemu oficerowi AK udało się przeniknąć do szeregów formującej się ukraińskiej powstańczej armii. Łada poznał dzięki temu zbrodnicze plany tej formacji i, w złożonym na ręce przełożonych meldunku, zacytował słowa jednego z dowódców ukraińskiej partyzantki. Z dniem 1 marca 1943 roku, mówił upowiec, Przystępujemy do powstania zbrojnego. Jest to działanie wojskowe i jako takie skierowane jest przeciwko okupantowi. Jeśli chodzi o sprawę polską, to nie jest zagadnienie wojskowe, tylko mniejszościowe. Rozwiążemy je tak, jak Hitler sprawę żydowską, chyba że usuną się sami. Ostrzeżenie to, choć raport łady dotarł aż do Londynu, zostało zignorowane. Mimo że człowiek, który pozyskał te informacje, zapłacił za nie życiem. Podporucznik Łada został bowiem zdekonspirowany i zgładzony przez ukraińskich szowinistów. Poświęcenie dzielnego oficera zostało zmarnowane. Jego ofiara zaprzepaszczona. Kolejnym polskim patriotą, który bezskutecznie próbował otworzyć oczy kierownictwa państwa podziemnego na banderowską groźbę, był Wołyński delegat rządu na kraj Kazimierz Banach. Wiadomości zebrane w terenie wskazywały na pogarszającą się ciągle sytuację Polaków na Wołyniu, wspominał. W lipcu 1942 roku zgłosiłem się na rozmowę do głównego delegata rządu londyńskiego Cyryla Ratajskiego. Przedstawiłem Ratajskiemu sytuację na Wołyniu. Prosiłem go o uwzględnienie w przydziale środków finansowych. Potrzeb organizujących się baz samoobrony ludności polskiej. Zwróciłem uwagę, że ważną rolę w sprawie samoobrony odegrać może ZWZ AK. Chodziło mi o to, żeby ZWZ, który wtedy podejmował decyzję rozpoczęcia konspiracji na Wołyniu, nie wszedł na drogę tworzenia swojej organizacji w oderwaniu od sił ideowych terenu, często wbrew tym siłom. Przy tym żeby nie usiłował tworzyć wojska, które by miało czekać na ogólne powstanie, podczas kiedy każdy żołnierz i każdy nabój potrzebny był natychmiast dla samoobrony przed niemieckim i ukraińskim faszyzmem. Nie jestem pewny, wtedy także nie byłem pewny, ale wydawało mi się, że Ratajski uważał, że problem Ukraińców na Wołyniu to wymysł nierozważnych albo wręcz nieodpowiedzialnych ludzi. Niemniej potraktował mnie dość życzliwie i udzielił mi na zakończenie swego patriarchalnego błogosławieństwa. Niestety, delegat Cyryl Ratajski nie był w swoich poglądach odosobniony. Jak pisał Dariusz Faszcza, informacje o rosnącym zagrożeniu ludności polskiej na Wołyniu początkowo były traktowane w Warszawie z niedowierzaniem, bagatelizowano je. Uznawano za przesadę i objaw nastrojów panikarskich. Cały problem zagrożenia ze strony ukraińskich nacjonalistów na wołyniu uważano za wydumany. A kiedy już wątek wołynia się pojawiał, polscy przywódcy zdumiewali brakiem orientacji w tamtejszych realiach. Przykładem może być dogłębna analiza sytuacji, zatytułowana Sprawy ukraińsko-polskie przewidywania na przyszłość. Przesłana przez generała Grota Roweckiego do Londynu 15 listopada 1941 roku. Wołyń. Tu położenie jest znacznie prostsze, czytamy w dokumencie. Hermetycznie oddzielony od wyraźnie nienawidzącej Polaków ludności ukraińskiej z dystryktu Galicji, z ludnością ukraińską mniej uspołecznioną, a zarazem z bardziej pozytywnym dorobkiem rządów polskich wreszcie z ludźmi, którzy są wdrożeni do lojalnej współpracy i którzy po chwili wahania w okresie miraży współrządów z Niemcami znów wracają na stanowisko lojalności wobec Polski. Tu przypuszczalnie przy zastosowaniu pewnych kompromisów, możliwych jednak do przyjęcia dla nas, udałoby się nam objąć suwerenność nad tym terenem bez walki. Jak więc widać w ocenie polskich podziemnych strategów, kłopotów ze strony Ukraińców można się było spodziewać nie na Sielskim, anielskim Wołyniu, ale w mateczniku ukraińskiego nacjonalizmu w Galicji Wschodniej. Ludzie na szczytach polskiej konspiracji uważali, że jeśli dojdzie do polsko-ukraińskiej konfrontacji, to jej główna bitwa rozegra się o lwów, ale, jak wynika z analiz dowódcy ZWZ, Nastąpi to dopiero, gdy załamie się władza okupacyjna, na sam koniec wojny. Dopiero wówczas formujące się w centralnej części kraju oddziały Wojska Polskiego powinny ruszyć na odsiecz tamtejszym Polakom. Jak więc widać, oficerowie z Warszawy zakładali, że Jota w J powtórzy się scenariusz z roku 1918, gdy Ukraińcy przystąpili do akcji po upadku Austro-Węgier. Ta schematyczność w myśleniu miała okazać się zgubna. 1 lutego 1942 roku generał Rowecki donosił, że Ukraińcy w dystrykcie Galicji gwałtownie przygotowują się do przyszłego zbrojnego powstania, głównie przeciw nam. Zdaniem Grota, podobne zagrożenie na Wołyniu było znikome. Ukraińscy działacze społeczni zachowują lojalność. Pisał 31 maja 1942 roku o sytuacji panującej w byłym województwie wołyńskim. Bardzo charakterystyczne były również enuncjacje biuletynu informacyjnego, czyli najbardziej miarodajnego, oficjalnego organu ZWZ AK. W swojej książce Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947. Cytował je profesor Andrzej L. Sowa: Nastroje wsi ukraińskich, czytamy w numerze z 12 lutego 1942 roku, po przeżyciach sowieckich i zakosztowaniu kontyngentów i rekwizycji niemieckich, stały się raczej przychylne dla Polski. Ujawnia się to często w rozmowach. A oto cytat z biuletynu informacyjnego z 29 października 1942 roku. Sprawy polskie na Wołyniu stoją nieźle. Iluzje takie w kierownictwie Polskiego Państwa Podziemnego panowały jeszcze wiosną 1943 roku, a więc gdy upa przystąpiła już do rzezania Lachów. Oto fragment raportu Biura Informacji i Propagandy AK sprawy ukraińskie z 2 marca 1943 roku. Stosunek Ukraińców do Polaków nie ulega wątpliwości, że ulega on również Różnym korzystnym przemianom, zwłaszcza w masach społecznych, które zaczynają coraz wyraźniej dostrzegać klęskę niemiecką, i przez proste porównanie swego losu z czasów przedwojennych z losami pod okupacją bolszewicką względnie niemiecką, wyczuwają korzyść powrotu dawnych stosunków. Podobno także wśród polityków ukraińskich szerzy się świadomość potrzeby ułożenia z Polakami jakiegoś modus vivendi. Według historyka Ernesta Komońskiego ten skrajnie niekompetentny raport świadczył albo o świadomej manipulacji autora, albo braku elementarnej wiedzy. Wydaje się jednak, że w rzeczywistości chodziło o coś innego, o dające poczucie złudnego bezpieczeństwa samookłamywanie. W podobnym tonie utrzymany był meldunek wysłany przez kierownictwo polskiego podziemia do Londynu. Nastroje mas są tego rodzaju, iż wszelkie próby skrajnych organizacji nacjonalistycznych, jak OUN, poderwania ich do jakiejś beznadziejnej ruchawki, nie przybiorą, jak można przewidywać, większych rozmiarów. Taka była atmosfera. Takie fałszywe wyobrażenia o stanie bezpieczeństwa na Wołyniu miało kierownictwo AK w Warszawie. Warszawa żyła w błogim przekonaniu, że ze strony wołyńskich Ukraińców Polakom nie grozi żadne poważniejsze niebezpieczeństwo, bo 1. Wołyń zamieszkany jest przez uległych, poczciwych i słabo uświadomionych narodowo ruskich chłopków. 2. Ukraińskie masy Wołynia nastawione są pozytywnie wobec Polski, bo pamiętają okres łagodnych rządów Wojewody Henryka Józewskiego? 3. Organizacja ukraińskich nacjonalistów jest na Wołyniu słaba i nie cieszy się takim poparciem jak w Galicji Wschodniej? 4. Konflikt polsko-ukraiński na Wołyniu da się rozwiązać za pomocą negocjacji. 4 strzały i 4 pudła. Wiara w nie była jednak tak silna, że kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego ignorowało raporty własnej agendy, powołanej do analizowania informacji nadchodzących ze wschodnich rubieży okupowanej Polski. Mowa o biurze wschodnim delegatury rządu na kraj. Jego pracownicy doskonale zdawali sobie sprawę z nadciągającej apokalipsy i na próżno próbowali otworzyć oczy komendzie głównej AK. Szereg raportów Biura Wschodniego znajduje się w Warszawskim Archiwum Akt Nowych. Ostrzegam ich lektura jest wstrząsająca. Od pewnego czasu zaczynają się również na Wołyniu ujawniać fakty świadczące o istnieniu komórek organizacyjnych OUN, pisali pracownicy Biura Wschodniego w ostatnim kwartale 1942 roku. Akcja OUN na tym terenie jest zakonspirowana i skierowana przeciwko Niemcom, ale również zieje nienawiścią przeciwko wszystkiemu, co polskie. Ze strony tych czynników należy się spodziewać jakichś czynnych wystąpień w momencie obejmowania władzy na tych ziemiach. Czynniki te, nie ulega najmniejszej wątpliwości, przygotowują się do tego. Odpowiednio stanowcza i dobrze zorganizowana akcja polska może doprowadzić do tego, że zamierzenia OUN spalą na panewce, względnie rozruchy będą miały stosunkowo mało znaczący lokalny przebieg. Należy natomiast stwierdzić, że w żadnym wypadku nie należałoby szukać sposobów zapobieżenia rebelii na drodze jakichkolwiek pertraktacji polskich czynników z OUN. Analitycy Biura Wschodniego starali się również przekonać warszawskie czynniki decyzyjne, że ukraińscy mieszkańcy Wołynia nie są wcale atroficzną, nieuświadomioną narodowo masą. Wzrost świadomości narodowej Ukraińców w czasie wojny był bardzo duży, podkreślali w raporcie ze stycznia 1943 roku i ostrzegali skrajnie nacjonalistyczne OUN. Jest na tym terenie coraz bardziej aktywne. Podziemna akcja OUN podjęta została na Wołyniu w ostatnich czasach dość żywo. Hasłem, jakie szerzą kolportowane instrukcje banderowskie jest Kochaj wszystko, co ukraińskie, nienawidź wszystko, co obce. W niektórych powiatach banderowcy liczebnie przedstawiają dosyć znaczącą siłę. Mają oni swoje komórki wśród policjantów ukraińskich. W większości posterunków. Kolejne sprawozdanie pochodziło z kwietnia 1943 roku, gdy na Wołyniu płonęły już pierwsze polskie wsie. Ton meldunku był już dramatyczny. Polskie czynniki nie mogą biernie oczekiwać na rozwój wypadków, apelował jego autor. Konieczną jest znacznie większa aktywność na ziemiach wschodnich niż dotychczas. Ludność ziem wschodnich winna móc sobie zdawać sprawę, że państwowość polska istnieje, działa i że z nią liczyć się musi i że w niej może znaleźć ostoje. Uważamy, że przede wszystkim jest koniecznością, aby na ziemiach wschodnich już dziś istniały polskie formacje wojskowe o podobnym charakterze jak sowieckie oddziały dywersyjne. Musimy liczyć się z tym, że z wiosną jeszcze bardziej powiększy się ilość uciekających w lasy przed poborem na roboty do Niemiec i innymi prześladowaniami okupanta. Ludzie ci powinni się znaleźć w polskich oddziałach, zamiast, jak to bywało dotychczas, tworzyć bandy rozbójnicze lub łączyć się z oddziałami sowieckimi. Sprawa ta ma dla ziem wschodnich, a nawet dla ich przyszłości, kapitalne znaczenie. Społeczeństwo Wołynia znajduje się w stanie dość silnej depresji. Autor raportu ostrzegał przed ugrupowaniami skrajnie nacjonalistycznymi z znaku OUN, które wykazywały na Wołyniu coraz większą aktywność. Jego zdaniem konflikt polsko-ukraiński groził wielkim niebezpieczeństwem tamtejszym Polakom. Komórki organizacyjne banderowców dziś po wsiach Wołynia już istnieją, pisał dalej. Jakkolwiek znaczenia ich nie można przeceniać, nie można go również niedoceniać. Musimy liczyć, że elementy te w momencie przełomu mogą podjąć próbę rebelii, do której się przygotowują. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli nie zostanie rychło wprowadzony ład i porządek. Chłop ukraiński, mimo strachu i zmęczenia wojną, łatwo może pójść na rabunek i rozruchy, jak to czynił w okresie przejściowym w 1939 roku i w 1941 roku. Niestety wszystkie takie raporty były jak wołanie na puszczy. Świadczą one jednak o tym, że ludobójstwo na Wołyniu można było przewidzieć i można było mu przeciwdziałać. Można było uratować tysiące Polaków przed straszliwą śmiercią z rąk banderowców. Wystarczyło tylko słuchać specjalistów z Biura Wschodniego i wiosną 1943 roku przystąpić do tworzenia na Wołyniu potężnej polskiej siły zbrojnej, która powstrzymałaby mordercze zapędy ukraińskich nacjonalistów. Wiara we własne iluzje i złudzenia była jednak w komendzie głównej AK silna i niewzruszona. Jednym z nielicznych Polaków, którzy podczas II wojny światowej zachowali przytomność umysłu, był Stanisław Cat-Mackiewicz, czołowy publicysta obozu konserwatywnego. Na okładce jednej ze swoich książek, Zielone oczy, umieścił on obraz ślepcy Pitera Brojgla starszego – Przedstawia on idących gęsiego sześciu niewidomych. Każdy trzyma dłoń na ramieniu poprzednika, i razem podążają ku nieuniknionemu upadkowi. Myślę, że obraz ten może posłużyć za symbol nastawienia oficerów Armii Krajowej do banderowskiego zagrożenia na Wołyniu. Najważniejsze jest powstanie. Do czego Polsce jest potrzebne wojsko? Dlaczego sporą część naszych podatków przeznaczamy na wyszkolenie, uzbrojenie i utrzymanie armii? Odpowiedź jest prosta. Robimy to po to, aby wojsko broniło nas przed obcą przemocą nas naszych rodzin, domów, wiosek, miasteczek i miast. Armia Rzeczypospolitej. Ma stać na straży bezpieczeństwa swoich obywateli. Niestety dowództwo armii krajowej sprzeniewierzyło się temu podstawowemu obowiązkowi, sprzeniewierzyło się swojej najważniejszej powinności. Bezpieczeństwo Polaków z Wołynia zostało przez nie całkowicie zlekceważone. Komenda główna polskiej armii podziemnej porzuciła naszych rodaków z Buga na pastwę banderowskich siepaczy. Nie zrobiła nic. Co mogłoby ich ocalić przed rzezią. Wiem, że to, co właśnie napisałem, jest dla naszej wrażliwości historycznej, ukształtowanej na lukrowaniu polskiego państwa podziemnego, niezwykle przykre, a nawet może wywołać szok. Fakty są jednak druzgoczące, a zachowany materiał źródłowy niepodważalny. Dowództwo AK w apogeum tego ludobójstwa było bierne. A gdy wreszcie zdobyło się na reakcję, jego działania były spóźnione, niemrawe i rachityczne. Wołyń konał w osamotnieniu. Z olbrzymim żalem wobec Warszawy. Nadzieje Wołyniaków, którzy do końca liczyli na odsiecz z centralnej Polski, zostały zawiedzione. Nie mam wątpliwości, że to straszliwe zaniedbanie stanowi jedną z największych plam na honorze Armii Krajowej. Dlaczego tak się stało? Jak mogło dojść do tak potwornej w skutkach bierności? Złożyło się na to wiele przyczyn. Pierwszą i najważniejszą z nich było to, że Armia Krajowa w 1943 roku miała po prostu inne priorytety niż ratowanie rodaków wyżynanych przez ukraińską Armię Powstańczą. Dla dowództwa polskich konspiracyjnych sił zbrojnych. Najważniejszym, nadrzędnym celem, któremu podporządkowano wszystkie inne sprawy, było wywołanie powstania powszechnego przeciwko Niemcom. Taki był sens istnienia Armii Krajowej. Jej najważniejsze zadanie, do którego szykowała się przez całą okupację: przygotowywanie rozstrzygającego boju z III Rzeszą, a także bieżąca walka z niemieckim okupantem pochłaniało całą energię i uwagę kierownictwa konspiracyjnej armii, przysłaniało też całą tragiczną i niezwykle skomplikowaną rzeczywistość, w jakiej znalazł się naród polski po upadku II Rzeczypospolitej. Polacy z dnia na dzień zostali pozbawieni opieki swojego państwa i, w zależności od części kraju, w której żyli, stanęli przed niezwykle poważnymi zagrożeniami. Inne niebezpieczeństwa groziły jednak Polakom mieszkającym w Warszawie, inne Polakom żyjącym w puszczach Nowogródczyzny, a jeszcze inne Polakom z Wołynia i Galicji Wschodniej. Polskie państwo podziemne w swoich planach i działaniach przyjęło jednak tylko i wyłącznie optykę Warszawy, czyli bezkompromisowej walki z Trzecią Rzeszą, walki, której kulminacją miało być przyszłe powstanie. Zamiast wykazać się elastycznością i stosować rozmaitą taktykę w rozmaitych częściach Polski, armia krajowa wszędzie działała według tego samego schematu i tych samych założeń. Przypominała pod tym względem konia pociągowego, któremu woźnica nałożył klapki na oczy. Koń taki widzi wyłącznie drogę przed sobą i odległy cel na jej końcu. Nie może jednak dostrzec tego co dzieje się wokół niego? Jest na wpół ślepy. Zasadniczym nakazem jest zachowanie sił Polskiego Związku Powstańczego, wewnętrzny kryptonim ZWZ AK, i nienarażanie go na niepotrzebne straty dla osiągnięć znikomych i drobnych w stosunku do skali wydarzeń, pisał komendant ZWZ, generał Stefan Grot w instrukcji z 28 czerwca 1941 roku. AK, nawet z punktu widzenia przygotowań do powstania zbrojnego, powinna być organizacją stosunkowo nieliczną, doskonale zakonspirowaną, wyborną pod względem jakościowym. Karygodnym jest ujawnianie stopnia naszego przygotowania do właściwej akcji. Niestety, za jedną z tych znikomych i drobnych spraw, uznano zagrożenie ze strony ukraińskich nacjonalistów. Któż by się zajmował jakimiś śmiesznymi rusinami, jakąś marginalną organizacją ukraińskich nacjonalistów i jej leśnymi bojówkami? Przecież my tu robimy światową politykę, toczymy totalną wojnę z Niemcami w ramach Wielkiej Koalicji. Takie megalomańskie podejście naszych przywódców Miało dla dziesiątków tysięcy Polaków z Wołynia i Galicji Wschodniej opłakane skutki. W czerwcu 1941 roku, gdy Wołyń znalazł się pod okupacją niemiecką, polskie struktury podziemne na tym terenie właściwie nie istniały. Tamtejszą siatkę Związku Walki Zbrojnej rozjechała jak walec sowiecka tajna policja. Polscy oficerowie, bawiący się w konspirację, nie mieli szans z profesjonalistami z NKWD. Konfrontacja z bolszewicką tajną policją była dla nich jak zderzenie ze ścianą. Wystarczy napisać, że w 1940 roku kontrolę nad wołyńskim związkiem walki zbrojnej przejął niejaki Bolesław Zymon Bolek Waldy Wołyński. Był to agent czerwonej tajnej policji. Po rozpoznaniu terenu i struktur ZWZ, wsypał on całą organizację. Efektem były zakrojone na szeroką skalę aresztowania i całkowita likwidacja polskiego podziemia na terenie Wołynia. Praca konspiracyjna na Wołyniu pisał 1 kwietnia 1941 roku Grot Rowecki ogranicza się do pewnych kontaktów między pojedynczymi ludźmi. I wędrujących między nimi emisariuszy. Nie ma stamtąd żadnej dokładnej wiadomości. Półtora miesiąca później, omawiając sytuację panującą na ziemiach wschodnich, dowódca podziemnej armii dodał zaś. Po ciężkim okresie okupacji sowieckiej, teren został ogołocony z elementu wartościowego. Zupełny brak oficerów zawodowych, a nawet rezerwy utrudnia odbudowę komend okręgów i obwodów. Muszę dosyłać ludzi z generalnego gubernatorstwa. W tym samym meldunku generał Rowecki informował, że duże niebezpieczeństwo stanowi wrogi do nas stosunek innych grup narodowościowych Ukraińcy i Litwini. Mimo tego dużego niebezpieczeństwa, kierownictwo ZWZ nie paliło się do odtworzenia swoich struktur na terenie byłego województwa wołyńskiego. Niemrawe i chaotyczne próby podjęte w tym celu w roku 1942 zakończyły się kompromitującym fiaskiem. Grupa oficerów wysłana na Wołyń wróciła do Warszawy z niczym. W centrali jednak specjalnie się tym nie przejmowano. Dlaczego? Bo z perspektywy dowództwa polskiej konspiracji Wołyń był odległą, zapadłą prowincją, dziurą Terenem traktowanym nawet nie jak Polska B, ale jak Polska C. Co jednak najważniejsze, Wołyń odgrywał marginalną rolę w szykowanym przez oficerów komendy głównej planie powstania powszechnego. Tamtejsze oddziały ZWZ AK, które planowano stworzyć w bliżej nieokreślonej przyszłości, miały stanowić jedynie osłonę dla głównych sił powstańczych walczących z Niemcami. Na tzw. bazie operacyjnej, czyli w centrum okupowanego państwa. W czasie powstania wołyńskie struktury podziemne miały paraliżować niemieckie dostawy i transporty wojskowe Wehrmachtu, wysłane z frontu wschodniego na odsiecz siłom walczącym w środkowej Polsce. Miała to więc być ograniczona akcja polegająca na dokonywaniu aktów sabotażu. Do takiej roboty Żadnych wielkich sił oczywiście nie potrzeba. Wystarczy niewielka, głęboko zakonspirowana siatka dywersyjna. Wszystko to sprawiło, że okręg Wołyń został utworzony najpóźniej ze wszystkich okręgów Armii Krajowej, dopiero w sierpniu 1942 roku. Wcześniej teren ten był podporządkowany okręgowi lwów. Mimo formalnego utworzenia nowej jednostki terytorialnej. Prace nad jej organizacją wciąż niemiłosiernie się wlokły. W efekcie, dopiero w grudniu 1942 roku, półtora roku po zakończeniu okupacji sowieckiej, przerzucono na wołyń kilkunastu oficerów mających stworzyć tamtejsze struktury polskiej armii podziemnej. A sam dowódca okręgu, podpułkownik Kazimierz Bombiński, luboń, Przedostał się na podległy sobie teren w marcu 1943 roku, a więc już po pierwszych masowych mordach banderowców na polskiej ludności cywilnej. Można by powiedzieć, wreszcie. Problem polegał na tym, że komenda główna AK podjęła te działania nie ze względu na narastające zagrożenie ze strony UPA dla ludności polskiej, chodziło o coś zupełnie innego. W lutym 1943 roku pod Stalingradem skapitulowała armia feldmarszałka Friedricha Paulusa, i wojenna fortuna odwróciła się na korzyść bolszewików. Niemcy zaczęli się cofać, a armia czerwona nacierać. Front wschodni nieubłaganie zbliżał się do przedwojennej granicy Polski. To zaś oznaczało, że nadchodził czas decydujących rozstrzygnięć czas, do którego przez całą okupację szykowało się nasze podziemne wojsko. Ze względu na to, że Niemców z Polski mieli wypierać bolszewicy, dotychczasowy plan powstania powszechnego został zmodyfikowany. Dowództwo podziemnego wojska postanowiło zorganizować powstanie strefowe. Okręgi AK miały po kolei zrywać się do boju i atakować wycofujący się Wehrmacht. Na pierwszy ogień miał pójść wysunięty najbardziej na wschód okręg Wołyń. Otrzymałem następujące dyrektywy od komendanta głównego generała Grota Roweckiego, wspominał pułkownik Kazimierz-Bombiński-Luboń. Zbliżająca się szybko do granic wschodnich Rzeczypospolitej ofensywa sowiecka, może w pierwszej kolejności osiągnąć wołyń, stawiając okręg do walki z Niemcami i koniecznością zetknięcia się oddziałów Armii Krajowej z Czerwoną Armią. Gro oddziałów AK ma wykonać przeciw Niemcom akcję określaną kryptonimem Burza. Wyznaczony dowódca Ujawnia się wobec wkraczających oddziałów, meldując dowódcy sowieckiemu swoją obecność jako przedstawiciel Wojska Polskiego i gospodarz wojskowy terenu. Tak, niestety, struktury AK na Wołyniu nie powstały po to, by bronić polskich kobiet i dzieci przed ukraińskimi siekierami. Powstały po to, żeby polscy żołnierze mogli się wykrwawiać w bezsensownym boju z przegrywającymi wojnę Niemcami i witać na polskiej ziemi bolszewików, sojuszników naszych sojuszników, jak nazywała ich nasza bujająca w obłokach wojenna propaganda. Oba te działania były oczywiście całkowicie nonsensowne. Ich skutkiem było tylko niepotrzebne marnowanie krwi i energii. Żołnierze polskiej armii podziemnej na Wołyniu mieli do wykonania znacznie poważniejsze i ważniejsze zadanie. W Warszawie wrogiem numer jeden byli Niemcy, na Wołyniu jednak ukraińscy szowiniści dążący do fizycznej eksterminacji Polaków. Wszystkie wysiłki polskiego podziemnego wojska na tym terytorium powinny więc były koncentrować się na podjęciu natychmiastowej walki z UPA, a nie na szykowaniu się do przyszłej walki z Niemcami. Niestety nie rozumiała tego ani komenda główna AK, ani przerzuceni na Wołyn oficerowie. Jak podkreślał Dariusz Faszcza, biograf pułkownika Kazimierza Bombińskiego Lubonia, Wołyń był dla tego oficera terenem nowym i w gruncie rzeczy mało znanym. Świeżo upieczony komendant nie znał miejscowej specyfiki i układu sił. Podobnie rzecz się miała z jego oficerami. Kierownictwo okręgu wołyńskiego AK składające się z oficerów przybyłych z centralnej Polski pisał Władysław Filar, historyk i były żołnierz Podziemia, w początkowym okresie zupełnie nie orientowało się w złożonej sytuacji panującej na Wołyniu i wynikającym z tego zagrożeniu dla ludności polskiej ze strony ukraińskich nacjonalistów. Za główne zadania okręgu uważano przygotowanie sił zbrojnych do realizacji planu burza i na wykonaniu tego zadania skoncentrowano cały wysiłek. Mimo, że w lutym 1943 roku UPA rozpoczęła systematyczną rzeź polskiej ludności cywilnej, oficerowie AK oddelegowani na wołyń nadal wypełniali oderwane od rzeczywistości nieaktualne instrukcje Warszawy. Czyli zamiast rzucić wszystko w diabły i popędzić na ratunek Polakom, szykowali się do powstania. Pułkownik Kazimierz Bombiński nie zarzucił tych przygotowań nawet latem 1943 roku w czasie największego nasilenia banderowskich mordów na Polakach. Stanąłem wobec zagadnienia pisał w raporcie z 28 lipca 1943 roku jak dać pomoc ludności i utrzymać siły zbrojne w stanie zdatnym do przetrwania i walki. Cóż to za zagadnienie? Cóż to za absurdalny dylemat? Kogoż obchodzi jakieś utrzymanie sił zbrojnych i przyszła walka z Niemcami? Przecież polska krew leje się strumieniami. Całe siły zbrojne powinny natychmiast przystąpić do jej obrony. Tymczasem, gdy każdy żołnierz i każdy karabin był na wagę złota, okręgowa komenda AK magazynowała część broni, żeby zachować ją na czas burzy. A K. odwlekała również w nieskończoność podziemną mobilizację. Jak pisał w meldunku do Londynu generał Tadeusz Burkomorowski, nawet gdy eksterminacja Polaków stała się najbardziej masowa i drastyczna, część miejskich sił Armii Krajowej na Wołyniu pozostawała w uśpieniu. Sytuacja była więc kuriozalna. Podczas gdy w wioskach Wołynia banderowcy bezkarnie wyżynali polskie kobiety i dzieci, w miastach Wołynia broń zalegała w magazynach. Młodzi żołnierze siedzieli zaś z założonymi rękami, czekając nadaremnie na upragniony rozkaz sformowania oddziałów i wyjścia w teren. Zdaję sobie sprawę z tego, że zasadniczym zadaniem wojska jest walka z wrogiem i wywalczenie terenu. Pisał w dramatycznym meldunku z 9 sierpnia 1943 roku kapitan Julian Kozłowski z wołyńskiej delegatury rządu na kraj. Dlatego też słusznym jest, że wojsko mobilizuje swoje siły i przygotowuje się na ten decydujący moment przełomowy. Jednak wytworzona sytuacja całkowicie zaskoczyła element polski nieprzygotowany do oporu i obrony swego stanu. Obecnie sytuacja zmusza nas do podjęcia natychmiastowej, czynnej postawy wobec aktualnego zagadnienia obrony ludności polskiej. W razie jej niepodjęcia, za parę miesięcy możemy stanąć wobec faktu całkowitego jej zlikwidowania i wymordowania. Niestety głos kapitana Kozłowskiego pozostał głosem wołającego na puszczy. Armia Krajowa wykazała zaskakujący brak elastyczności. Dlaczego w lutym i marcu 1943 roku, gdy rozpoczęły się krwawe ukraińskie mordy, plany powstańcze nie zostały zarzucone? Dlaczego wojsko nie zmieniło priorytetów i nie rzuciło się natychmiast na pomoc mordowanym rodakom? To uparte przywiązanie do raz obranej drogi i przyjętej w Warszawie nieaktualnej koncepcji było zdumiewające. Jaki sens miałoby robienie akcji burza, która w teorii miała zademonstrować prawa Polski do wołania, jeżeli to byłe województwo zostałoby przez banderowców ogołocone z Polaków? Na dłuższą meteo polskości tej ziemi nie decydowały przecież straceńcze, romantyczne zrywy armii krajowej, ale jej polska społeczność. Należało więc jej bronić jak nomenomen niepodległości, za wszelką cenę kłami i pazurami. Już podczas wojny wskazywał na to Wołyński, okręgowy delegat rządu na kraj Kazimierz-Banach. Naginanie wszystkich poczynań organizacyjnych, pisał Banach w raporcie z 15 września 1943 roku, do planu operacyjnego powstania przeciw niemieckiego nie prowadzi na Wołyniu do żadnego celu. W razie bowiem zlikwidowania ludności polskiej na Wołyniu, wojsko zadań swych wynikających z ogólnego planu wykonać nie będzie w stanie. Po latach podobnie to ocenił cytowany już historyk Dariusz Faszcza, badacz nastawiony bardzo pozytywnie do Wołyńskiej AK i jej dowódcy, a jednak nie ukrywający błędów popełnionych przez tę organizację. Rozwój wydarzeń na Wołyniu, skala mordów popełnionych na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów, ich bezwzględność i okrucieństwo niewątpliwie zaskoczyły komendę wołyńskiego okręgu AK. Mimo nadchodzących alarmistycznych meldunków nie dostrzeżono na czas zbliżającego się zagrożenia stąd też podjęte działania mające na celu ochronę ludności cywilnej okazały się mocno spóźnione. Stało się to m.in. dlatego, że komendant okręgu oraz jego najbliżsi współpracownicy zostali oddelegowani z Warszawy z jasno sprecyzowanym zadaniem przygotowania sił okręgu do zadań w ramach skierowanej przeciwko Niemcom akcji burza. Jako wojskowi skupili oni swoją aktywność i uwagę początkowo na realizacji tego zadania, częściowo bagatelizując zagrożenie ze strony ukraińskiej. Zawiniło również, na co zwracał uwagę bezpośredni uczestnik tych wydarzeń, Józef Figurski, niewłaściwe ukierunkowanie wywiadu. Zgodnie z dyrektywami KGAK, zajął się on przede wszystkim Niemcami, co skutkowało niepełną wiedzą o planach nacjonalistów ukraińskich. Teraz już rozumieją Państwo, dlaczego porównałem dowództwo Armii Krajowej. Do konia pociągowego z klapkami na oczach, konia, który widzi tylko odległy cel i nie może dostrzec osaczającej go watachy wygłodniałych wilków. Dzwonek alarmowy. Świtało. Wieś budziła się do życia. Strzechy chałup przysypane były grubą warstwą śniegu. Śnieg zalegał również na podwórkach i ulicach. Panował siarczysty mróz. Zima tego roku była na Wołyniu ostra. Mimo wczesnej pory mieszkańcy zaczęli niemrawo kręcić się w obejściach, oporządzać bydło, rozpalać wyziębione przez noc piece. Jeden z gospodarzy, Marian Kołodyński, wyszedł przed dom, rozejrzał się i zamarł z przerażenia. Na polach otaczających wioskę, Dostrzegł ciemne sylwetki, ostro odcinające się od śnieżnej bieli. Nieznajomi ludzie szli tyralierą w stronę zabudowań, otaczając je coraz ściślejszym pierścieniem. Gdy podeszli bliżej, Kołodyński zobaczył, że są uzbrojeni. Ubrani w kożuchy, kurtki, w futrzanych czapach na głowach. Broń mieli rozmaitą. Stare karabiny pamiętające jeszcze czasy I wojny światowej, obrzyny, strzelby myśliwskie, pistolety różnych systemów, wciśnięte zapasy siekiery i noże. Jesteśmy sowieckimi partyzantami. Jesteśmy głodni. Dajcie nam jeść! powiedział dowódca. Kołodyński otaksował go wzrokiem. Zdziwiło go, że partyzanci nie mówią po rosyjsku, lecz po ukraińsku. I to w dodatku z wołyńskim akcentem. Ubrani byli również jak miejscowi, a nie jak przybysze ze Związku Sowieckiego. Cóż jednak było robić? Zaprosił partyzantów do środka. Oddział rozlokował się po całej wsi. Do każdej z chałup weszło po czterech, pięciu lub sześciu uzbrojonych ludzi. Kazali kobietom napiec chleba i przygotować jedzenie. Nikogo nie wypuszczali na zewnątrz. Gdy zaspokoili głód, zaczęli się zbierać do odejścia. Napięcie opadło. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Na odchodnym dowódca oddziału zwrócił się do mieszkańców: Znajecież to dobre ludę. Tych, którzy przyjmują u siebie sowieckich partyzantów, Niemcy wieszają tak samo jak Żydów. Dajcie, my was powiążemy. Wtedy Niemcy uwierzą. Że my siłą was zmusili, żebyście nam pomagali. Choć mieszkańcy wsi nabierali coraz większych podejrzeń, zastosowali się do poleceń uzbrojonych po zęby mężczyzn. Nie mieli zresztą wyboru, bo partyzanci nie dopuszczali żadnego sprzeciwu. To był rozkaz. Cywile położyli się więc na podłogach swoich chat i dali się powiązać grubymi powrozami. Partyzanci wówczas jednak wcale nie odeszli zamiast tego wyciągnęli z zapasów siekiery i topory i przystąpili do metodycznej rzezi stawali nad nieszczęsnymi szalejącymi z przerażenia ofiarami i z całej siły uderzali je w tył czaszek dorosłych ostrzami a dzieci obuchami robili to metodycznie po kolei także kolejni członkowie rodzin widzieli kaźń swoich bliskich i wiedzieli, co zaraz spotka ich samych. We wsi rozegrał się prawdziwy horror: krzyki rzucających się w przedśmiertnych konwulsjach ludzi, przekleństwa oprawców, głuche odgłosy uderzeń, trzask rozpłatywanych czaszek, rozdzierający płacz dzieci, pryskające na ściany podłogi i sufity strugi krwi oraz fragmenty mózgu. Jedno z niemowląt zostało przybite do stołu tak mocno, że trudno było później wyciągnąć nóż. Ze szczególnym okrucieństwem zamordowano przedstawicieli miejscowej elity. Komendant Związku Strzeleckiego, Walenty Sawicki, został porąbany na sieczkę. Z kolei Mieczysława Bułgajewskiego, który próbował stawiać opór mordercom, pocięto na kawałki. Wśród ofiar znalazło się bardzo dużo dzieci. Między innymi czteroletni Włodzio, roczna Krysia, dwuletni Romek. W sumie feralnego dnia życie straciło 155 osób. Położona w powiecie sarneńskim polska wieś Parośla przestała istnieć. Zachowała się relacja jednego z ocalałych z rzezi Witolda Gołodyńskiego. W swojej monumentalnej książce. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945 opublikowali ją Ewa i Władysław Siemaszkowie. W dniu, w którym banderowcy przybyli do Parośli, autor wspomnienia był dwunastoletnim chłopcem. Do jego domu wkroczył dowódca ukraińskiego oddziału w kilku żołnierzy. Ojciec Witolda został ciężko pobity za to, że nie chciał dać przybyszom słoniny. Ukraińcy brutalnie pobili również chłopca. Rozkazał położyć się twarzą do podłogi i nastąpiło bestialskie mordowanie, wspominał Gołodyński. Rąbanie naszych głów siekierami. Słyszeliśmy krzyk mamy, po chwili ucichła. My, ja z siostrą, leżeliśmy nieco dalej, obok kołyski, z nogami do głów rodziców. Po upływie jakiegoś czasu odzyskałem przytomność. Odczekałem jeszcze jakiś czas i dopiero wtedy zacząłem się poruszać. Wstać jednak nie mogłem, cały byłem bardzo obolały, odrętwiały. Przytomność odzyskała również dziewięcioletnia siostra autora. Ona także cudem przeżyła egzekucję. Rodzeństwo zaczęło ze sobą rozmawiać. Ja jestem ranny, bardzo mnie wszystko boli, mówił Gołodyński. To ja chyba też jestem ranna, bo mam takie poklejone włosy i bardzo boli mnie głowa. Lila wstała i pomogła wstać mnie. Widok, który naszym oczom ukazał się, był straszny, nie do objęcia umysłem ludzkim, tym bardziej umysłem dziecięcym. Rodzice mieli głowy rozrąbane na pół. Mamy długi warkocz był odcięty. W głowie ojca pozostawiona siekiera. W kołysce najmłodsza Bogusia w wieku półtora roku uderzona była siekierą w czoło. Przez dłuższy czas była w konwulsjach, które miotały kołyską. Lila wzięła ją na ręce i po chwili Bogusia zakończyła życie. Z nosa wydobyła się bańka. Był to mózg. Obrażenia obu ocalałych dzieci okazały się bardzo poważne, z ich konsekwencjami rodzeństwo borykało się do końca życia. Pęknięta i wgnieciona kość czaszki, wybite przednie zęby, relacjonował Witold. Duże wgłębienie i ciągłe cierpienie, zawroty głowy, ból serca, potworne lęki pozostały jako pamiątka. Lila była także uderzona obuchem w tył głowy, rana długo nie mogła się zagoić, przez wiele lat cierpiała na dokuczliwe bóle i zawroty głowy. Masakrę w sumie przeżyło dwanaście osób. Ciała wymordowanych ludzi następnego dnia znaleźli mieszkańcy okolicznych wsi. Pod osłoną przybyłych z Antonówki niemieckich żołnierzy dokonano przygotowań do zbiorowego pogrzebu. Ofiary pogromu złożono razem w jednej masowej mogile, nad którą usypano kurhan. Na drugi dzień po tej tragedii, wspominała Zofia Grzesiakowa, ukrywająca się w pobliskiej ukraińskiej wsi Żydówka, poszłam po mleko do owdowiałej sąsiadki, której syn też poszedł na te ćwiczenia, tak powiedziano okolicznym mieszkańcom. Zachowanie Trofima było niezwykłe. Gdy mnie zobaczył, spuścił oczy do ziemi, jakby czegoś szukał na gliniastym klepisku. Na mój dobry dzień też nie odpowiedział, jakby nie usłyszał. Milczał jak grób. Siedział ze spuszczonym łbem i nie zwracał na nikogo uwagi. On jest zmęczony, wyręczyła go matka. Tuż przed wyjściem z chaty zobaczyłam coś, co zjeżyło mi włosy na głowie. Na ławie stało kilka par damskich sznurowanych butów, jakie noszą mazurki. Na nosiłce wisiało kilka czarnych ubrań, a dzieci waliły się po głowach frażetowymi łyżkami. Zagadka rozwiązana. Trofim wrócił z krwawej wyprawy, a dzieci bawią się łupem. Pobiegłam jak oszalała do domu. To siek! krzyknęłam. Ci wymordowali Polaków, co byli na ćwiczeniach. Przysięgam, że widziałam rzeczy po pomordowanych. Na półprzytomna krążyłam po mieszkaniu. W oczach miałam nocną tragedię. Na Żydów wpuszczono serię z karabinu maszynowego. Polaków rąbano siekierami jak drzewo. Gdzie się skryć? Dokąd uciec? Nastały dnie najczarniejsze z czarnych. Prawdziwa apokalipsa. Pani Grzesiakowa miała rację – Nadciągała apokalipsa. Zagłada parośli nastąpiła 9 lutego 1943 roku i była to pierwsza masowa rzeź polskich cywilów, w tym kobiet i dzieci. Dokonała jej sotnia ukraińskiej powstańczej armii dowodzona przez Hryhoria Perechiniaka do Wbeszkę-Korobkę. Był to pierwszy akt dramatu. Zapowiedź nadciągającej burzy. Do masakry doszło w ramach pierwszej poważnej operacji bojowej w historii UPA. 8 lutego oddział do Wbeszki Korobki zaatakował niemiecki posterunek we Włodzimiercu, a dzień później wymordował Polaków z Parośli. Dziękujemy, daj łapkę w górę i subskrybuj podcast King.